I teraz zobaczcie Państwo, miód jest naturalnie superfoodem. Gdyby chodziło o wartość kaloryczną, to jedlibyśmy węgiel, bo nic innego tyle nam nie dostarcza. Natomiast w przypadku miodu ta wartość prozdrowotna, wartość odżywcza dla organizmu wielokrotnie przewyższa wartość kaloryczną. Dlatego warto o tym pamiętać, kupując miód. Wybierać miody, które są niepodgrzewane. I tutaj jest alternatywa, bo bardzo często sięgamy po te miody płynne z racji wygody, tak? Łatwiej wyjąć, łatwiej rozsmarować. Ale są też osoby starsze, osoby z różnego rodzaju problemami stawowymi, dla których wyjęcie miodu ze słoika, miodu skrystalizowanego, miodu twardego jest po prostu nie do wykonania. I co, i takie osoby są skazane na miód pozbawiony wartości? No nie, jest jeszcze opcja przekładania na zimno. Przekładanie na zimno jest to taka technika, w której skrystalizowany miód szpatułkami się odkraiwuje z jakiegoś tam wiaderka czy beczki i układa w słoikach. Jest to pracochłonne, prawda? Ale w efekcie uzyskujemy rozplastycznienie. Taki miodek, jeśli stoi w szafce w temperaturze pokojowej, staje się na tyle plastyczny, że daje nam się wyjąć i smarować jak masło. Nawet miody twardo krystalizujące, takie jak gryka, takie jak wielokwiat czy lipa, można łatwo widelcem z twarożkiem wymieszać, nie wymaga to dużego wysiłku. Ale miody te nigdy nie były podgrzewane, więc mają zachowane wszystkie wartości prozdrowotne.